Pokój i dobro, kochani. Dziś jest pierwsza sobota miesiąca, 3 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii apostołowie przychodzą po swojej pracy ewangelizacyjnej, aby podzielić się swoimi radościami. Widzieli, jak Jezus działał przez ich ręce. Jednocześnie nie mieli czasu na odpoczynek, na jedzenie, na spanie. Prawdopodobnie w tym ferworze walki ewangelizacyjnej nie odczuwali głodu i zmęczenia. Natomiast Jezus chce, aby tej energii i tego zapału wystarczyło im na dalsze dni, miesiące i lata, i dlatego chcę, aby odeszli nieco od tłumu, aby sobie odpoczęli, nabrali sił po to, aby dalej móc efektywnie pracować dla Królestwa Bożego. Kochani, ja uwielbiam takie święte zmęczenie, kiedy uda się zrobić jakąś akcję ewangelizacyjną, kiedy uda się komuś pomóc, albo na przykład zrobić kolonię, jakiś wyjazd z małym chórem Wielkich Serc, jakieś akcje, które wymagają takiego szczególnego zaangażowania. I kiedy jesteś tak maksymalnie zmęczony, w tym momencie, gdy jesteś w ferworze walki, naprawdę tego nie czujesz, serio. Natomiast później widzisz, jak to schodzi z ciebie. Również jest taka sytuacja, że kiedy często przyjmujesz różne sytuacje trudne i kiedy jesteś bardzo napięty, to czujesz, że to się magazynuje w tobie, odkłada się i musi kiedyś po prostu być oddane Panu Bogu. Musisz po prostu tego wszystkiego pozbyć się, po to, aby normalnie funkcjonować. Kochani, będąc w seminarium, czasem miałem takie wątpliwości. Czy nasze życie franciszkańskie nie jest takie odizolowane, takie odrealnione trochę od tych problemów ludzkich? Otóż, kiedy opuściłem seminarium i zająłem się pracą duszpasterską, to widzę, że absolutnie jest zupełnie przeciwnie. Cały czas, właściwie na każdym etapie życia człowieka jesteśmy. Wtedy, kiedy dziecko się rodzi, kiedy jest chrzest, później kiedy jest pierwsza komunia święta, bierzmowanie, musimy umieć rozmawiać z młodzieżą, musimy również z ludźmi, którzy mają konkretne problemy małżeńskie, rodzinne, również z osobami starszymi, którzy doświadczają samotności. Na każdym etapie życia po prostu jesteśmy, na dobre i na złe. I cieszę się z tego bardzo, że mogę być potrzebny innym ludziom i czuję taką wewnętrzną satysfakcję i wiem, że nie zmarnowałem swojego powołania. Mówię tutaj nie tylko we własnym imieniu, ale również w imieniu moich braci, którzy zapewne czują coś podobnego. Kochani, z tą bardzo intensywną pracą i z tym napięciem często, które towarzyszy, żeby po prostu nikogo nie zranić, żeby w tych czasach, kiedy ludzie są bardzo krytycznie nastawieni do kapłana, żeby po prostu nie dać plamy, żeby nie przynieść wstydu Panu Jezusowi. I często to napięcie sprawia, że musi być taki moment, kiedy człowiek oddaje to Panu Bogu i po prostu, żeby to nie magazynowało się i później jak lawina gdzieś tam nie padło. Żeby nie wypalić się zawodowo, jak to niektórzy mówią, bo pracoholizm też jest wadą. Trzeba też pamiętać o tym, żeby znaleźć takie miejsce i taki czas, żeby odpocząć sobie. I powiem Wam, kochani, bardzo szczerze, że nie rozumiem takiej sytuacji, kiedy ktoś próbuje odpoczywać bez Pana Boga, na przykład zapijając swój wolny czas, albo na przykład robiąc coś, co tak naprawdę wyjaławia jego życie duchowe. Tego nie rozumiem. I to tak naprawdę na dłuższą metę nie opłaca się. Może być odpoczynek od rannego wstawania, może być odpoczynek od różnych obowiązków, od telefonu, od domofonu, od maili, ale nie może być odpoczynku na przykład od jedzenia, od oddychania, od picia. Tak samo nie może być odpoczynku od modlitwy, od kontaktu z Panem Jezusem. Nie wyobrażam sobie innego odpoczynku, jak tylko i wyłącznie z Panem Jezusem. Jest to ładowanie takiego duchowego akumulatora. Coraz częściej, kochani, zdarza się, że wielu ludzi bardzo sławnych, którzy są rozpoznawalni, uciekają od tego świata i na przykład wynajmują sobie miejsce w jakiejś celi klasztornej i tam odbywają swoje rekolekcje, chcą wyciszyć się, oddalić się trochę od tego świata i nabrać takiego dystansu. Wracają wtedy do swoich zajęć pełni odpoczynku, werwy, uśmiechu, radości. Święty Franciszek mówił, że trzeba dbać o naszego brata osiołka. Mówił tutaj o naszym ciele, że trzeba pokazać mu, kto tutaj rządzi, że to nie on ma rządzić nami, ale że my mamy rządzić nim. Ale trzeba dbać o tego brata osiołka, więc dobrze go karmić, pozwolić mu dobrze odpoczywać, żeby się dobrze wyspał, żeby miał taki komfort po prostu odpoczynku. Wtedy lepiej brat osiołek pracuje.
Święta Matka Teresa z Kalkuty podczas jednego ze spotkań z księżmi mówiła, że każdy ksiądz powinien codziennie modlić się około godziny czasu, adorując Najświętszy Sakrament. Jeden z księży podniósł rękę i mówi, chyba siostra nie wie, o czym mówi. My mamy tak, kancelarię, my mamy szkołę, my mamy pogrzeby, my mamy spotkania, spowiedzi i tak dalej. Ksiądz ma dużo pracy? Spytała Matka Teresa. Tak. To w takim razie proponuję 2 godziny modlitwy. Ponieważ jeśli ksiądz chce być normalny, jeśli nie chce wyjałowieć duchowo, musi mieć kontakt z Panem Jezusem, musi mieć więcej tej Bożej energii. Myślę, kochani, że każdy z nas musi mieć takie swoje ulubione miejsce, do którego przyjeżdża i w którym może sobie po prostu odpocząć, zresetować się. Ja powiem Wam, że mam takie miejsce. Jest to 108 km od Łodzi, miejsce należące do mojej rodziny, gdzie mam taką swoją samotnię, którą mój tata wybudował dla mnie. Jest to własność mojej rodziny, gdzie mogę tam po prostu być, wyciszyć się, porządnie się wyspać, skomponować trochę piosenek, być może jakiś odcinek nagrać. Jest to miejsce idealne do odpoczynku. Jest tam bardzo słaby zasięg, jeśli chodzi o komórkę, ale jest bardzo dobry zasięg, jeśli chodzi o Pana Boga. A teraz, kochani, jedna taka bardzo ważna rzecz. Wyobraźcie sobie, że macie to poczucie, że zasługujecie na odpoczynek, że macie dużo różnych takich spraw, które gdzieś tam wam ciążą. Już macie wszystko przygotowane do odpoczynku i mówicie sobie, no, teraz już jestem gotowy, już jesteście w drzwiach, już prawie wychodzicie. I w tym momencie przychodzi człowiek, który naprawdę potrzebuje twojej pomocy. I to jest właśnie to, co zdarzyło się w dzisiejszej Ewangelii. Twoje serce napełnia litość i myślisz sobie, z jednej strony, przecież mam prawo do odpoczynku, do pomyślenia o sobie, przecież tylu ludziom już pomogłem. A w tym momencie, kiedy patrzysz na tego konkretnego człowieka, który potrzebuje twojej pomocy, myślisz sobie, nie, nie, zapomnij o sobie. Jesteś potrzebny tu i teraz temu człowiekowi. Być może jesteś ostatnią deską ratunku. Być może jak odmówisz pomocy temu człowiekowi, to on się załamie i w ogóle zwątpi we wszystko, co święte. I w tym momencie poświęcasz swój czas, jesteś z tym człowiekiem wiele minut, godzin, może nawet towarzyszysz mu przez kilka dni i miesięcy, żeby wyprowadzić tego człowieka z jakiegoś zła. Myślę, że to właśnie zdarzyło się w dzisiejszej Ewangelii, kiedy apostołowie byli zmęczeni, Pan Jezus razem z nimi szedł, aby odpocząć, ale w końcu zlitował się nad tymi ludźmi, którzy naprawdę potrzebowali Jego pomocy. Przyjmijcie, kochani, teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.